jest chyba jakoś pierwszą myślą, która by przychodziła, przynajmniej ja taką miałem. No ale ponieważ niewiele wiadomo, to wszystko są różne domysły. Trudno pisać dokument, kiedy tak do końca niewiele jest takich konkretnych szczegółów, na które mogę się powoływać. I dlatego dość dzielnie karkołomna decyzja, pomyślałem sobie, zrobię z tego coś innego, a mianowicie spróbuję napisać to jako beletrystykę, jako powieść, bo wtedy łatwiej będzie mi wtrącić różne tam domysły, takie różne znaki zapytania, których oczywiście w książce historycznej czy nie mogę robić, no bo to się zaczyna robić śmieszne wtedy. A tutaj powiedzmy mogę, czy udanie, czy nie, to już jest inna sprawa, ale taka była tego geneza. Ale jeszcze Agnieszka chcę powiedzieć, ponieważ nie wszyscy tak do końca wiedzą, co to ta akcja Hiacynt była, to może w krótkich słowach dla tych, którzy mniej wiedzą, chcę o tym powiedzieć. A mianowicie w listopadzie 1985 roku rozpoczęła się na rozkaz generała Kiszczaka ogólnopolska akcja, w wyniku której mężczyzn homoseksualistów na terenie całej Polski przyprowadzono na komendy brutalnie, przesłuchiwano, zakładano im teczki z aktami personalnymi, gdzie musieli podpisać deklarację: jestem homoseksualistą i oto moi wszyscy partnerzy i tak dalej, i tak dalej. Potraficie sobie chyba Państwo wyobrazić, że nie dla każdego to było sympatycznym przeżyciem, zwłaszcza, że bez ostrzeżenia, znienacka, i wtedy 30 lat temu ten temat rzeczywiście nie był tak łatwy i prosty, jak to może jest dzisiaj, chociaż może nie do końca. Ale jest to łatwiej zdecydowanie. No właśnie. Mówi się, że w tej akcji wzięło udział siłowo, nie z własnej woli przecież, 11 tysięcy osób. To straszna, wielka liczba. Bardzo, i właśnie też zastanowiło mnie przez moment, skąd wiadomo, że to jest 11 tysięcy. No właśnie, wygląda na to, że ktoś to policzył. A może tylko oszacował. Tego także nie wiemy, bo proszę Państwa, 11 tysięcy tych akt, a dzisiaj nie można znaleźć ani jednego w żadnym archiwum. Wszystkie teczki zniknęły. Przynajmniej tak twierdzi IPN, który przejął wszystkie te archiwa milicyjne. No właśnie, czy przejął wszystkie dokumenty archiwa Milicji Obywatelskiej, czy na przykład jest taka możliwość, pojawiło się w 2005 roku taka informacja, że w Komendzie Głównej Policji znalazło się 140 teczek, 140 z 11 tysięcy. Prawdopodobnie były to materiały operacyjne Milicji Obywatelskiej i jako takie nie były przesyłane, zresztą podobnie jak materiały operacyjne ZOMO, nie były wysyłane do IPN-u. Mogę powiedzieć tylko tyle. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Teorie są najrozmaitsze. 11 tysięcy tych teczek gdzieś jest schowane w głębokich lochach i czeka na ciekawsze czasy. Albo wszystkie zostały zniszczone, tak jak oficjalnie twierdzi IPN. Albo gdzieś po szufladach jeszcze mogą się pałętać. W każdym razie oficjalnie nie ma najmniejszego śladu ani jednej książki. I mogę Wam powiedzieć, tutaj wiadomość już dawno, niestety po napisaniu tej książki, kiedy próbowałem dotrzeć do chociaż jakiejkolwiek informacji na ten temat, więc pomyślałem sobie, znam 6-8 osób, które w tej akcji uczestniczyło, jeśli są jakieś resztki przypadkowe w tych archiwach IPN-owskich, no to sprawdzę wyrywkowo. Okazuje się, że
z tych 8 mi znajomych osób nie ma ani jednego nazwiska. W tym także Bartka Zboradzkiego, niejako bohatera naszej tej książki. To już robi się bardzo zaskakujące, bo dlaczego on, wiem od niego, on o tym wielokrotnie pisał, on w tym uczestniczył, więc jego teczka także zginęła. Bo ta teczka była, na pewno. Ta teczka na pewno była. Teraz co się z nią mogło stać? Może rzeczywiście zostały wszystkie naraz na czyjś rozkaz zniszczone. A w takim układzie, w takim przypadku to normalnie można by w archiwach pracy milicyjnej znaleźć na przykład taki rozkaz albo takie polecenie, a tutaj nie ma najmniejszego śladu i to jest naprawdę zastanawiające. I powiem, dla mnie osobiście jest to największy skandal tej całej historii, że dzisiaj tylko dlatego, że dotyczyło to osób homoseksualnych, czyli obywateli drugiej czy trzeciej kategorii, nic na ten temat nie wiadomo i nikt nie może się niczego dowiedzieć. Między innymi dlatego chciałem napisać taką książkę, żeby nie tylko zebrać wszystkie znane informacje na ten temat, ale żeby ewentualnie zachęcić kogoś do zajęcia się tym tematem trochę bliżej i może komuś się uda rzeczywiście dotrzeć do jakichś śladów. Czyli apel do historyczek, na przykład, ale nie pracujących w IPN-ie. No to właśnie, problem mój z IPN-em jest taki, że ja ani nie jestem obywatelem Polski, ani nie jestem historykiem, ani nie jestem dziennikarzem, a to są główne kryteria, żeby się tam przebić i dostać jakieś informacje. Spawiano mnie bardzo szybko, chociaż na innych, jeśli chodzi o inne tematy, pracowałem i nawet bardzo mi pomagano, a tu nagle zupełnie nic. W pewnym momencie, w jednym z takich wątków w twojej książce, wydaje mi się dość istotnym, jest rozstawianie się z księżmi, z hipokryzją księży gejów. I tam pojawił się taki, w pewnym momencie pisze, że być może gdzieś te teczki, bo być może są w jakimś klasztorze biskupale. Powiedz mi, bo zaczęłam się interesować, skąd w ogóle przyszło do głowy, że mogłoby coś takiego być, mogło się takiego zdarzyć, że to tak księża biskupi mogliby przejąć te teczki. Tak twierdzi Waldek Zboralski, to są jego słowa. Ja je postaram się tylko zacytować. Trochę wariacki pomysł, ale kto wie, jak mówię, nie dam się przekonać, że nie ma najmniejszego śladu, że to wszystko zniknęło, ktoś zabrał i przepadło. Gdzieś coś musi być. Albo nie można do tego dotrzeć, albo rzeczywiście nikomu się też nie chce gdzieś tam poszukać. Mam na myśli tutaj współpracowników IPN-u. Bo rzeczy różne się znajduje. Ja sam, jak mówię, pracując z IPN-em czy IPN-ie na inne tematy, odnalazłem dużo różnych rzeczy. Po prostu trzeba mieć trochę farmy, trochę takiej zawziętości, żeby doszperać się pewnych informacji. Także dlatego myślę, że to wszystko nie jest tak całkowicie ostatecznie stracone, chociaż wygląda kiepsko. I dlatego, jak mówię, pisać książki dokumentu, że nic nie ma, no to po prostu jest głupie. Trochę tak jak cię słucham, odnoszę wrażenie, słuchając też co przy okazji różnych sytuacji, takich szantażów politycznych pojawia się. Czy jest możliwość, żeby były faktycznie te teczki wykorzystywane politycznie, jako szantaż polityczny wobec niektórych na przykład polityków? Wydaje się, że tak. Poczekaj, więc zanim odpowiem na to pytanie, może powiem, jakie według mnie były motywy całej tej akcji. Bo wyobraźcie sobie Państwo, ktoś zadaje sobie trud, generał Kisztak podpisuje specjalne rozkazy, no musi to być jakaś akcja i to jeszcze na skalę ogólnopolską, to nie wybryk jakiegoś funkcjonariusza na jakiejś komendzie, który chce upodlić kogoś tam, tylko po prostu zorganizowana i przeprowadzona miesiącami na olbrzymią skalę akcja. Pytanie, po co? Po co to wszystko?
komu zależało na zebraniu tych informacji, dlaczego cały ten aparat zmusił do działania 4 lata wcześniej, w momencie wprowadzenia stanu wojennego, kiedy inwigilowano czy aresztowano i wysłano do tych obozów internowano prominentnych działaczy Solidarności i wszystkich było 9500 osób. I proszę porównać te dwie cyfry i skalę tego wszystkiego. Tutaj 9000 osób, które rzeczywiście zaczynają wstrząsać ustrojem i wstrząsnęły, jak się okazuje, skutecznie, a jednocześnie na większą jeszcze skalę robi się taką akcję wśród gejów. No, nawet jeśli któryś z nich był krytykiem ustroju, no to bez przesady nie potrzeba aresztować aż 11 tysięcy osób. I teraz o tych 4 sobie takie wykombinowałem teorie, dlaczego ta akcja w ogóle została wykonana.